Witajcie. Mamy się wspólnie przygotować do rozwiązywania problemów, jakie niesie z sobą proces przemian cywilizacyjnych. Proponujemy Wam krótkie spotkania z osobami, które kreatywnie działają w ramach zrównoważonego rozwoju. Opcji, która stała się obecnie w Europie szansą na postęp cywilizacji bez negatywnego wpływu na środowisko, bez zmniejszania zasobów naturalnych Ziemi. Istotą działania jest tu zastosowanie czystych energii, energooszczędność w budownictwie i w komunikacji, wykorzystanie odpadów, poszukiwanie inspiracji w przyrodzie i jej zrównoważona ochrona. Poprzez czyste technologie zrównoważony rozwój zapewni inwestorom wyższe zyski, producentom mniejsze koszty, klientom niższe ceny. Bez włączenia się samorządów w działania zgodne z prawami zrównoważonego rozwoju, bez świadomej troski o środowisko, nastąpi niebawem pogorszenie jakości życia, o którą tak bardzo zabiegamy. Projektanci. Architektura zrównoważonego rozwoju. Podchodząc do projektu Centrum Nauki Kopernik już w fazie konkursu, postanowiliśmy myśleć o nim jako o obiekcie krajobrazowym, a nie jako o budynku. Po pierwsze lokalizacja, tuż nad Wisłą, bardzo delikatnym, historycznym, krajobrazowym kontekście, a zadania architekci wszyscy startujący w tym konkursie mieli niełatwe. Duża kubatura, duża funkcja i w takim newralgicznym, delikatnym środowisku. Od razu chciałoby się zaprojektować coś przeźroczystego, ażurowego, w naturalny sposób lekkiego jako architektura. Niestety funkcja Centrum Nauki Kopernik, a więc muzeum, które nie dopuszcza prześwietleń dużych płaci szkła, ograniczało to rozwiązanie i także program Natura 2000, czy był zakaz stosowania szkła oprócz otworów okiennych z racji przelatujących ptaków. Te wszystkie rzeczy razem spowodowały kierunek naszych poszukiwań nieco inny niż dotychczas. Postanowiliśmy przedstawić Centrum Nauki Kopernik jako kawałek ziemi, tak naprawdę wyciągnięty 12 metrów powyżej poziomu terenu. Stąd 1,5-hektarowy ogród na dachu Kopernika, który jest niczym innym jak elementem parkowym, tylko że 12 metrów wyżej, na którego obszar możemy się dostać rampami prowadzącymi wzdłuż budynku. W ten sposób powstało bardziej miejsce, a nie budynek. Miejsce, które służy różnego rodzaju doświadczeniom, aktywnościom. Od samego początku pisaliśmy o dwóch estetykach, które tu będą towarzyszyły zwiedzającym. Pierwsza estetyka taka sprzed milionów lat, kiedy ziemia nie była dotknięta ręką ludzką, gdzie mamy te kolory ochrowe, gdzie mamy erozję, gdzie mamy cały proces erozji. On jest bardzo ważny, bo i elewacja Kopernika, i rysunek dachu, Państwo tu taki relief, rysunek ziemi, jak i rozwiązania techniczne, krajobrazowe, urbanistyczne i w samym budynku, czerpiąc ze znaczenia erozji. Symulacja różnych zjawisk, które mają ten proces erozji tutaj przedstawiać, który niekoniecznie musi być czymś złym. Z drugiej strony to jest wysoka nauka, technika, czyli hologramy, lasery, bo to jest już funkcja Kopernika. Wolno stojący obiekt krajobrazowy, a więc przestrzeń, a więc pewien parawan, który otacza to miejsce, a nie budynek. Bardziej ciało. I tak też zaczęliśmy podchodzić do tej przestrzeni. Środowisko wewnętrzne, obszar muzealny, a więc ogromne przestrzenie, duże hale bez konstrukcji, bez przegród pionowych i próba stworzenia jak najlepszej sytuacji dla środowiska wewnętrznego. I w tym miejscu chyba najbardziej we współczesnej architekturze przedstawia się problem rozwiązań ekologicznych czy dla zrównoważonego rozwoju. Kratery, które tutaj można zobaczyć na tym modelu i tutaj już w rzeczywistości za chwilę wszyscy będą mogli w gotowym budynku oglądać, to kawałki krajobrazu, które są także w obiekcie. Z jednej strony są to elementy dobrej orientacji, odpoczynku, naturalnego światła, ale także w gradacji krajobrazu od rzeki do miasta mają cząstki krajobrazu naturalnego w samym obiekcie, czyli woda, potem mchy, kwiaty, aż po drzewa w tych ostatnich kraterach tuż przy mieście już. Ale także te kratery służą technicznym rozwiązaniom właśnie tego środowiska wewnętrznego. Można porównać Kopernika do organizmu. Cała jego skóra, dach, elewacje oddycha. Liczne perforacje. Zastosowaliśmy niestosowane dotąd w Polsce rozwiązanie klimatyzacji, wentylacji polegającej na
zamontowaniu w samym obiekcie ogromnej ilości center klimatyzacyjnych rozzewnionych, które pobierają i wyrzucają powietrze na wzór, tak jak skóra oddycha, tak jak pory w skórze. Nie mamy w tym obiekcie tego, co znamy z licznych hipermarketów czy centrów handlowych, to już ogromne setki metrów, ogromne kilometry kanałów wentylacyjnych pod stropem i rozprowadzone jest powietrze z jednej centrali klimatyzacyjnej w różne pomieszczenia. Tutaj mamy zasadę rozdrobnionego tego oddychania, co powoduje, że użytkownik przyszły będzie mógł bardzo precyzyjnie sterować wewnętrznym klimatem. Jeżeli w jednym miejscu się duża grupa osób znajduje, będzie jej można zapewnić odpowiednie środowisko, nawet jeżeli 50 czy 100 metrów dalej jest inna grupa lub tych ludzi nie ma. To już są nieco bardziej rozwinięte w stosunku do dotychczasowych rozwiązania wewnętrznego klimatu. Te kratery, jak pory takie w dużej skali, także pomagają w wentylacji, klimatyzacji tego obiektu. Każdy z tych kraterów w zamyśle projektowym miał tak zwany domek wodny, a więc zbieranie wody deszczowej i rozprowadzenie po obiekcie oraz na swoich południowych częściach tych obudów kolektory słoneczne. Raz dla celów ekspozycji, dwa dla także poprawienia bilansu energetycznego. Same elewacje, oprócz wentylacji i klimatyzacji, zawierają także otwory w ścianach pionowych, które bilansują ten cały proces wentylacji i klimatyzacji. Myślę, że duży wpływ na zawiązanie i na działalność tej pracowni mają moje korzenie. Po prostu od 17 lat jestem pracownikiem dydaktycznym Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Od 2000 roku w pracach swoich dużo czasu i miejsca poświęcamy studiom i badaniom, stąd laboratorium. Staramy się, żeby to nie było właśnie na wyrost, tylko snobistyczna nazwa, ale żeby w ślad za tę wiarygodność naszych działań. A więc próbujemy szukać nowych rozwiązań, zarówno w skali urbanistycznej, jak i architektonicznej. I tutaj przykłady: 2000 rok, wygrany konkurs w Republice Czeskiej. Wtedy to był największy międzynarodowy konkurs, gdzie jak w ogóle Czechosłowacji i potem Republiki Czeskiej wraz z partnerami z Wydziału Architektury na 60 hektarów pokopalnianych, poprzemysłowych w samym centrum Ostrawy, dzielnicy Karolina. 2003-2004 to były dwa lata, gdzie za granicą pracownia niosła sukcesy. To był projekt Europan 7. Europan nie jest konkursem realizacyjnym, jest bardziej platformą idei. I tutaj zdobyliśmy w pierwszym naszym wystąpieniu, właściwie w debiucie w 7. edycji Europanu, zdobyliśmy nagrodę w Republice Czeskiej właśnie w Pradze za projekt, który się nazywał Autonomiczna Wioska. Był poświęcony nowej zabudowy mieszkania na terenach zalewowych. I tutaj styk wody z lądem właściwie od tego projektu nam ciągle towarzyszy. Stąd i Centrum Nauk Kopernik, przecież ta lokalizacja też bardzo podobna, ale i drugi projekt zrobiony przez nas w 2004 roku w Kanadzie. Bardzo odległa lokalizacja. Temat rozpoznany przez portale internetowe. Chodziło o zaprojektowanie wizji krótko- i długofalowej rewitalizacji nabrzeża rzeki Świętego Wawrzyńca w Quebecu. Kościół powstał w środku osiedla robotniczego z przełomu wieku XIX-XX, gdzie cegła klinkierowa jest charakterystycznym elementem, takim punktem referencyjnym, jak zresztą dla całej przeważającej części architektury Górnego Śląska. Proste bryły, prosta geometria, surowe wnętrze, gdzie cegła klinkierowa jest zarazem materiałem elewacyjnym, jak i wnętrza kościoła i całe otoczenie kościoła, które nazwaliśmy właściwie takim Edenem, rajem. W 9 polach sekwencyjnych różnego rodzaju scenariusze ogrodu, które wprowadzają surrealistyczny krajobraz w tą szarą, nieco zubożałą dzielnicę robotniczą. Bardziej tutaj filozofia świętego Franciszka z Asyżu niż kościół barokowy. I to nam towarzyszyło, a w późniejszych rozmowach nad tym projektem, to też bardzo znacząca rzecz, to wykorzystanie źródeł niekonwencjonalnych, jeżeli chodzi o pozyskiwanie energii. Otóż ten kościół jest zasilany z pompy ziemnej, która w jednej części z ogrodu znajduje się jako kolektor poziomy, długości około 8 km.
oraz kolektorów słonecznych umieszczonych na dachu kościoła, które podgrzewają wodę na cele bieżące. Z tych dwóch źródeł właściwie w 100% cały kompleks jest zasilany i utrzymywany.